Przecież człowiek, który jest chory, to się będzie podszywał, widzi coś po raz pierwszy, no to się będzie podszywał pod sąsiadów, którzy to mają samochód, mają Mercedes, prawda? No to już huzia nazwisko podrabiać jakiegoś może ala Hoffman, Bogdan Hoffman, prawda? Już ktoś, kto znany, nazwisko podrabiać, coś co lepsze podrabiać. Prawosławni, których tutaj w Warszawie nie ma i nie będzie, podrabiać. Świadków Jehowy, których tutaj w Warszawie już nie ma, bo mieszkają tylko i są w Angloameryce, Białystok, tam jest przyszła ziemia obiecana, przyszły okres milenium będzie się realizował, spełniał. Tam są badacze, tam są ewangelicy, tam jest Ewangelia, tam jest Biblia, a tutaj baba w 509 tak przerzucała kartki, książkę czytała. Ja mówię, no tak, w średniowieczu Biblię palili, a teraz mówią o innych książkach, żeby Biblię dać w łacinę. Ludzie ciemnie nie rozumieją, a nawet jak są bardzo wykształceni, no to przecież ona nie zna się na łacinie, bo ona nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem katolickim i tak diabeł ich zrobił, że wiesz, ni be, ni me, ni kukuryku.